It could have been around 2010. Mogło to być około 2010 roku. I had a flight from England to Poland like every 2 or 3 months. Miałem lot z Anglii do Polski jak co 2 lub 3 miesiące. Before leaving home I decided to choose something to read while traveling. Przed wyjściem z domu postanowiłem wybrać coś do czytania podczas podróży. I was thinking about a book that I could get rid of if my luggage was too heavy. Myślałem o książce, której mógłbym się pozbyć, gdyby mój bagaż był zbyt ciężki. I quickly chose the book Ghosts and How to See Them. Szybko wybrałem książkę Duchy i jak je zobaczyć. It seemed obvious to me that the ghost topic could be at most funny. Wydawało mi się oczywiste, że temat o duchach może być co najwyżej zabawny. I started reading this book on a coach from Leeds to Nottingham. Zacząłem czytać tę książkę w autokarze z Leeds do Nottingham. To my surprise, it turned out to be quite interesting reading. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że jest to dość interesująca lektura. It's unbelievable, but I couldn't turn myself away from this engaging text throughout the entire journey. To niewiarygodne, ale nie mogę oderwać się od tego wciągającego tekstu przez całą podróż. I read the book on a plane and then in Poland on a bus and train. Czytałem książkę w samolocie, a następnie w Polsce w autobusie i pociągu. I remember that I finished the last 3 pages at home. Pamiętam, że ostatnie 3 strony skończyłem w domu. I have never had experience with ghosts like the cases described in this book. Nigdy nie miałem doświadczenia z duchami, jak przypadki opisane w tej książce. But I had others which may have similar origin. Ale miałem inne, które mogą mieć podobne pochodzenie. Our brain has energy that can be released during our death. Nasz mózg ma energię, która może zostać uwolniona podczas naszej śmierci. The energy can be released with various forms and different magnitude. Energia może być uwalniana w różnej formie i różnej wielkości. Even with huge power and creativity, because this energy is no longer needed. Nawet z potężną mocą i kreatywnością, ponieważ ta energia nie jest już potrzebna. A dying brain can use all the remaining energy, for example, to send the last message. Umierający mózg może wykorzystać całą pozostałą energię, na przykład, aby wysłać ostatnią wiadomość. This message can take many forms. Ta wiadomość może przybierać różne formy. 3D hologram, which we associate with ghosts. Hologram 3D, który kojarzymy z duchami. Or for example, a dying brain can send the last view from eyes. Lub na przykład umierający mózg może wysłać ostatni widok z oczu. It's possible that accidentally I realized at least once that I had received such a vision while sleeping. Możliwe, że przypadkowo zorientowałem się przynajmniej raz, że odebrałem taką wizję podczas snu. Creating holograms is still difficult to understand and associated with fantasy. Tworzenie hologramów jest nadal trudne do zrozumienia i kojarzone z fantazją. However, everyone understands the transmission of the film from the transmitter to the receiver. Jednak wszyscy rozumieją transmisję filmu z nadajnika do odbiornika. If someone is murdered, we should remind our dreams from this period. Jeśli ktoś zostanie zamordowany, powinniśmy przypomnieć sobie nasze sny z tego okresu. Maybe one would be helpful in solving the crime. Może któryś byłby pomocny w rozwiązaniu przestępstwa. Our brain is not yet fully explored. Nasz mózg nie jest jeszcze w pełni zbadany. And the brain is the most complicated thing in the universe. A mózg jest najbardziej skomplikowaną rzeczą we wszechświecie. So it has great potential to surprise us. Ma więc duży potencjał, by nas zaskoczyć. A few parts of the book seemed familiar to me. Kilka fragmentów książki wydawało mi się znajome. Like a sudden drop in temperature before a ghost appears. Jak nagły spadek temperatury, zanim pojawi się duch.